październiku w jesienne popołudnia lub wieczory polecam Wam filmy na życzenie w Orange TV. Usiądźcie wygodnie pod ciepłym kocykiem i obejrzyjcie, jakie nowości dla Was przygotowałam. Od 5 października Czerwona jaskółka, thriller szpiegowski, w którym główna bohaterka Rosjanka, w tej roli Jennifer Lawrence, uwodzi amerykańskich szpiegów, by wydobywać od nich tajne informacje. Od 8 października Momo, to francuska komedia o losach bezdzietnego małżeństwa. W ich życiu nagle pojawia się dziwny mężczyzna podający się za ich syna. Od 10 października Bella i Sebastian 3, kolejny z serii, wzruszający film o przyjaźni chłopca z psem. Bella ma już troje szczeniąt, z których Sebastian jest bardzo dumny. Ich szczęście burzy przybysz podający się za prawowitego właściciela zwierząt. Od 15 października Twarz w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej to zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia. Po ciężkim wypadku głównemu bohaterowi jako pierwszemu w Polsce przeszczepiono twarz. W rodzinnej wsi spotyka się z wrogością i odrzuceniem. Od 19 października Jurassic World – Upadłe Królestwo. W piątej odsłonie kultowej serii o dinozaurach uśpiony wulkan budzi się do życia. Na ratunek przybywają jak zawsze niezawodni Owen i Claire. Od 22 października Odlotowy Nielot. Wzruszająca kreskówka z happy endem, w której główny bohater, ptaszek Polej, zostaje porwany przez wiejskiego kocura podczas nauki fruwania. Od 29 października brytyjski horror Przebudzenie dusz. Sceptycznie nastawiony do zjawisk paranormalnych profesor otrzymuje list od swojego zmarłego przed laty przełożonego. W Orange TV na VOD od 8 października mam dla Was również film w jakości 4K. To Ocean's 8, komedia kryminalna z Sandrą Bullock w roli kryminalistki, która wychodzi z więzienia po 6 latach odsiadki i już planuje kolejny skok. W październiku w wypożyczalni Środy z Orange VOD za złotówkę polecam 5 tytułów. W Blasku Nocy, dramat chorej 17-letniej Katie, którą może zabić nawet najmniejszy promyk słońca. Plan B, polski komediodramat o losach czwórki przyjaciół, których życie wywraca się tuż przed walentynkami. Raz się żyje, zabawny film akcji, w którym łatwowierny Harold postanawia odegrać się na najbliższych i zdobyć fortunę. Komedia Terapia Sercowa o skomplikowanej relacji zgorzkniałego psychoanalityka i młodej trenerki personalnej oraz Daddy Cool. Również komedia o mężczyźnie, który aby odzyskać ukochaną i dowieść swojej dojrzałości, zakłada przedszkole. Do zobaczenia w listopadzie. Przygotuję dla Was również garść nowości filmowych. Cześć!